23 lutego w Pietrowicach Wielkich wręczono statuetki najlepszym przedsiębiorcom. Podczas 14. gali przedsiębiorczości wyróżniono 5 firm, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gminy. Gala przedsiębiorczości w Pietrowicach Wielkich jest już tradycją. Od 14 lat władze gminy wyróżniają najlepsze przedsiębiorstwa działające na terenie Pietrowic i okolicznych miejscowości. Mamy rolnictwo, mamy przedsiębiorczość, mamy wiele innych możliwości, gdzie organizujemy uroczystości związane z docenieniem tych właśnie ludzi, którzy w tych branżach pracują. Rolnictwo ma dożynki. My postanowiliśmy kilkanaście lat temu zorganizować galę przedsiębiorczości. Kontynuujemy to od 14 lat. Jest to taki moment, w którym chcemy pokazać, że bardzo doceniamy to, co oni robią, bo to właśnie oni tworzą miejsca pracy, rozwijają gminę, wpłacają oczywiście podatki, co nie jest bez znaczenia. Stąd chcemy specjalnie ich uhonorować, przy okazji wyróżnić nowe firmy, które powstają na terenie naszej gminy, ale też te, które są już od wielu, wielu lat, za ich wytrwałość, za pracę, za to, co robią dla społeczności też lokalnej, bo to w większości firmy, które są firmami rodzinnymi, no oprócz oczywiście firmy, która nam tutaj urosła do rozmiarów naprawdę bardzo, bardzo dużych, myślę o ekooknach, ale to jest tylko powód ku radości i dumie i gminy, i mieszkańców, myślę, w perspektywie kilku lat. Od wielu lat na terenie gminy przybywa przedsiębiorców. Przyczynia się do tego choćby fakt, że gmina przygotowuje tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, ale także stwarza możliwości dla małego biznesu. Jest system ulg podatkowych, które generalnie się im należą, bo wiadomo, początek zawsze każdego jest trudny. Nie dość, że strach przed tym rozpoczęciem, czy mu się to uda, czy mu się to nie uda, więc taki bodziec w postaci zastrzyku jakiegoś zwolnienia po prostu podatkowego jest takim dobrym symptomem, żeby po prostu osiąść na rynku, ewentualnie zdobyć po prostu zamówienia. I to jest ta pierwsza faza, kiedy się już rozwija, kiedy prężnie działa, myślę, już jest później na tym rynku, troszeczkę po prostu znalazł swoje miejsce i wtedy z biegiem czasu już zaczyna płacić po prostu należne podatki, bo to myślę też wpływa na rozwój gminy. W podziękowaniu za wkład w rozwój gminy kapituła przygląda się całej sferze biznesu, aby wybrać najlepszych przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o nominacje, no to wiadomo, no z terenu gminy wybierani są przedsiębiorcy do poszczególnych kategorii. No i po ich prezentacji, ogólnym zapoznaniu się z tym, co robią, czym się zajmują, dokonujemy wyboru poprzez ocenę, dokonujemy wyboru najlepszych przedsiębiorców. W tegorocznej edycji gali wręczono 5 nagród. Pierwsza z nich w kategorii Nowa Inwestycja trafiła do największego pracodawcy w regionie, firmy Ekookna, która w ubiegłym roku oddała do użytku nową halę. To jest magazyn wyrobów gotowych, została oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku. Jest to magazyn, w którym jakby trafiają wszystkie wyprodukowane rzeczy, są kompletowane i samochodami potem wywożone już bezpośrednio do klienta. Oczywiście już spory obszar, bo produktów jest dużo, ilość wyjeżdżających tirów każdego dnia, codziennie, w wszystkich porach sprawia, że musi być takie miejsce, żeby to wszystko kompletować, sprawnie, szybko wysyłać do klienta, żeby ten klient najszybciej otrzymał zamówiony produkt, więc ta hala była nam bardzo potrzebna. Cieszy nas, że dzisiaj dobrze funkcjonuje, było widać na filmie, sprawnie, także pracownikom się w takich warunkach na pewno lepiej pracuje. W kategorii prężne gospodarstwo nagrodzono Ilonę i Marka Marcinków, którzy od 20 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Lekartowie. Gospodarstwo jest 405-hektarowe, to nie jest duże na dzień dzisiejszy. Z tego połowę są zboża o zimę, około 10 hektarów rzepaku, kukurydza, buraki cukrowe. No i to poza tym i opasy, bydło opasowe około 35 sztuk. Ta praca polega na całotygodniowym, dużo wyrzeczeń, no ale staramy się znaleźć ten czas i na urlop, i na wyjazd jakiś parotygodniowy. Nagrodę za solidny produkt i usługę odebrała Weronika Ryma, właścicielka restauracji Trzymaki w Makowie. Jest to po prostu no faktycznie mały lokal może, tak jak powiedziałam, na 40 osób, ale jest to po prostu, stawiamy zawsze na wysoką jakość produktów przede wszystkim, tak? Nie kupujemy byle gdzie, tylko od naszych producentów staramy się kupować czy mięso, czy warzywa od naszych polskich producentów. Zdobywczyni statuetki nie kryła zadowolenia z przyznanego wyróżnienia, które teraz zajmie honorowe miejsce w jej restauracji. Jestem szczęśliwa, bo pracowałyśmy 4 lata i jest tego wynik. Jest fajnie.
Kolejna kategoria to młoda firma. Decyzją wójta gminy statuetka trafiła na ręce Daniela Krybusa, który od 2 lat zajmuje się oprawą muzyczną imprez okolicznościowych. Podczas tegorocznej gali wręczono także nagrodę w zupełnie nowej kategorii. Za działalność społeczną wyróżniono Bruno Nastojera, strażaka, ochotnika, matematyka, a z zamiłowania także historyka, który jest autorem wydanej w ubiegłym roku publikacji pod tytułem Od Joannitów do Ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi raciborskiej. Na ręce każdej nagrodzonej osoby wójt gminy Pietrowice Wielkie przekazał wyjątkową statuetkę. Są to tradycyjne statuetki, tutaj nie ma żadnych innych grantów. Także zwykłą statuetką staramy się uhonorować. Myślę, że to i tak chodzi o sam fakt wystąpienia, uhonorowania tych ludzi. Do wręczenia nagród zaproszono także starostę powiatu raciborskiego, który popiera inicjatywę gminy Pietrowice Wielkie, aby wspierać i nagradzać przedsiębiorców. 14. Szkoła w Pietrowicach jest bardzo pozytywna z tego powodu, że docenia przede wszystkim tą działalność, która się rozwija na naszym terenie. Tutaj ukłony dla pana wójta, dla przewodniczącego rady, że kontynuują taką imprezę, taką okoliczność, w którym właśnie te przedsiębiorstwa, które rozwijają się, które dają pracę, są doceniane i myślę, że naprawdę fajna inicjatywa. Za co i bardzo, bardzo dziękuję. Władze gminy wspierają lokalny biznes i stwarzają warunki do jego rozwoju, co doceniają przedsiębiorcy. Mieszkam tu z dziada, pradziada. Jest to bardzo wdzięczny teren i bardzo wdzięczni włodarze pomagają, co trzeba, załatwiamy. Dobre sąsiedztwo i wzajemne współdziałanie są taką receptą na sukces. Oczywiście z samorządami i lokalnymi tutaj współpracujemy, dobrze nam się współpracuje i to pozwala się właściwie rozwijać. Podczas gali przedsiębiorczości nie zabrakło także akcentu artystycznego. Na scenie zaprezentowali się tancerzy Młodzieżowego Domu Kultury, a także miks orchestra. Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobić stąd. Najtrudniejszy pierwszy gest, przy drugim już łatwiej jest. Tego wieczoru w podwójnej roli wystąpił przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie Piotr Bajak, który poza prowadzeniem gali także wręczał statuetki nagrodzonym. Od wielu lat wspólnie z Sylwią Mróz prowadzimy tę galę. Udaje nam się to robić w miarę profesjonalnie, stąd też nasza obecność od 14 lat na tej scenie. Sytuacje czasami bywają dosyć zabawne, aczkolwiek nie chciałbym tutaj opowiadać o szczegółach, ale mieliśmy parę interesujących momentów, które zmroziły krew w żyłach, z tym, że lata pewnego doświadczenia pozwalają zawsze wybrnąć jakoś z sytuacji. Tym razem wszystko poszło jednak po myśli organizatorów gali, a zaproszeni goście, korzystając z trwającego karnawału, mogli bawić się do białego rana. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.